Dzień dobry, z tej strony Macisowy. Ja w swoim życiu bardzo dużo podróżuję i to nie tylko za granicę, bo również po Polsce. Często jeżdżę na różne zlecenia, na które muszę zabrać sprzęt, no po prostu muszę dobrze się spakować i zabrać ze sobą często jak największą ilość rzeczy w jak najmniejszej przestrzeni. Więc jeżeli fascynuje Cię świat podróży oraz filmowania, no to jesteś w odpowiednim miejscu, bo dzisiaj o tym, co biorę w podróż jako filmowiec oraz co ratuje mi życie. Ja na wstępie tylko zaznaczę, że moje podróże to nie są nigdy wycieczki zorganizowane, co oznacza, że nie nadaję nigdy trzech bagaży, nie biorę kilku toreb. Staram spakować się w plecak i poprzez to też, że często zmieniam kierunek podróży, zmieniam jakby miejsce pobytu za granicą czy też w Polsce. Więc raz to nie potrzebuję takiej dużej ilości rzeczy, a dwa wzięcie mniejszej i praktycznej ilości rzeczy jest po prostu wygodniejsze i łatwiejsze. Także mam nadzieję, że jesteście ciekawi, co mam w takim swoim plecaku. No zacznijmy. Pierwszą rzeczą, bez której nie wyobrażam sobie podróży, jest praktyczna kurtka, do której będę mógł zapakować sobie jak najwięcej rzeczy. Ja bardzo polecam kurtki jeansowe. O co tutaj chodzi? W kurtkach jeansowych możemy włożyć tak, tu mamy jedną kieszeń, w środku mamy kolejne zawsze duże kieszenie. I one są z każdej strony. I jeszcze tutaj oczywiście kieszenie zapinane. I to zawsze narzucam na siebie. Jeszcze dodatkowo biorę sobie nerkę, do której mogę zmieścić jeszcze więcej rzeczy. Ja tutaj zazwyczaj mam ładowarkę, telefon, portfel. Na kontroli bagażowej też, no teraz mówimy akurat o samolocie, też ściągam sobie zawsze całą biżuterię i wkładam ją tutaj do nerki. Również ściągam zegarek, naszyjniki, pasek też zawsze tutaj zmieszczę. Taką nerkę i kurtkę od razu z siebie ściągacie. Kładziecie to wszystko na kontroli bagażowej w tych kuwetkach razem z kurtką. Nie musicie tego wszystkiego wyciągać, pokazywać, tylko po prostu to zostaje tam i moim zdaniem jest to bardzo praktyczne. Wszystkie kolejne punkty, o których wam powiem. Wszystko jestem pewien, że zmieści się w takiej kurtce jeansowej i w nerce. Kolejną rzeczą, którą zawsze ze sobą zabieram, jest obiektyw zmiennoogniskowy. Tym obiektywem mogę zrobić szerszy kadr, mogę troszeczkę bardziej przybliżyć. Wszystko można sobie zmienić bliżej i dalej. Ja w takim przypadku nie muszę już zmieniać obiektywów, bo ja na co dzień używam obiektywów stałoogniskowych, czyli takich, których nie da się zoomować. One są mniejsze, to fakt, ale gdybym na podróż miał zabrać kilka obiektywów, w których, wiecie, mam bliżej, dalej, wolę wziąć jeden większy, który mam już zamontowany na aparacie, no i sobie zoomować i oddalać. W tym przypadku jest to Tamron 28-75 z przesłoną 2,8. Przerabiałem zbranie każdego różnego innego obiektywu, ale ostatecznie i tak zostawałem z tym na moim body aparatu, więc jest to obiektyw idealny. Jeszcze jedna rzecz gratisowo, żeby nie gubić w podróży tych dekielków zakrywających obiektyw, ja sobie nakręcam na to zawsze filtr. Filtr kosztuje maksymalnie 50 zł z tych tańszych filtrów. Gdy on wam się ubrudzi, zbije czy cokolwiek, nic się nie stanie, a przynajmniej nie zgubicie tej zatyczki do obiektywu. To teraz ważne, bo wiem, że każdy fotograf taki dekielek potrafi sobie zgubić, a to nie o to chodzi. Kolejnym bardzo ważnym towarzyszem moich podróży jest przelotka ze złącza USB-C. Przede wszystkim na to, żeby móc sobie podłączyć kartę. Każda z moich podróży jest jakby w celu, żeby zrobić sobie zdjęcia. Podłączam i w tym momencie od razu sobie to przegrywam. Nie muszę tego dawać najpierw na laptopa i to później przesyłać, przerabiać czy coś. Od razu mam to na telefonie. Jest to bardzo wygodne. Trwa 3 sekundy, a to mieści mi się po prostu do kieszeni. Ja nie wyjadę nigdzie, gdy nie mam ze sobą zapasu, kabli i przewodu. Przewód z każdej kategorii, na przykład z USB-A na USB mikro, USB-C, USB-A. I uwierzcie mi, że gdybyście ze mną pojechali i rozładowałoby się wam jakiekolwiek urządzenie, to musiała być jakaś to kamera z lat 80., żebym naprawdę nie miał ładowarki. Nigdy nie wiecie, jaki przewód wam się przyda, bo może wam się rozładować cokolwiek albo komuś z waszych przyjaciół. I może być to znacząca rzecz. Mój system pracy pozwala mi na pracę podczas podróży, więc żeby sobie tę pracę ułatwić i nie nosić ze sobą dużych dysków, biorę ze sobą taki mały Samsung T7. Ten dysk jest troszeczkę mniejszy od telefonu. Ja na nim mieszczę wszystkie materiały, które na przykład zrobiłem przed podróżą i muszę je obrobić na przykład w trakcie, czyli moja praca. Ten kieszonkowy dysk to moje must have w podróży i to jest rzecz, której nigdy nie zapomnę, a wręcz musi po prostu być w moim plecaku. Poza tym jest to dysk SSD. On nie ma w środku żadnego ruchomego talerza, żadnej płytki. Z nim się nigdy nic nie stanie. Może przesadzam, że nigdy, ale jest odporny na wiele czynników zewnętrznych. Mam teraz dwie rzeczy totalnie spoza kategorii technologicznej, bardziej z takiej self-care'owej. Zawsze biorę ze sobą też butelkę, nie butelkę z wodą, tylko butelkę na wodę. Tutaj nie ma żadnego filtra ani nic. Na lotnisku zawsze przed kontrolą bagażową mogę sobie taką wodę wypić i za kontrolą bagażową zawsze jest jakiś kran z wodą, jakaś woda filtrowana. Takiej wody mogę sobie nalać. Poza tym jeszcze do samolotu, albo i nie tylko. No czasami trzeba się gdzieś zdrzemnąć, poza tym jesteś filmowcem, to zawsze bolą cię plecy. Biorę sobie poduszkę dmuchaną. To jest tak małe, że również mieści się do takiej kieszeni kurtki rejsowej. Nadmucham to teraz. W ogóle wiecie, że ich używa w ten sposób, żeby wam głowa w dół nie opadała.
Ale dobra, w ten sposób też używam. Swobodny sposób, proszę bardzo, z wodą siadacie sobie przed kompem i wygodnie obrabiacie to, co stworzyliście w podróży. Teraz jeszcze o bezpieczeństwie. To jest tak mała rzecz, a tak bardzo pomocna. Mówię mianowicie o AirTagach. On jest akurat w case'ie. Dokładnie wygląda to w ten sposób. Ja na swoim telefonie mogę sobie sprawdzić dokładną lokalizację takiego AirTaga. Czy tutaj chodzi o bagaż, czy o plecak, czy nawet o twojego przyjaciela, czy przyjaciółkę, która jest z tobą. Polecam włożyć sobie coś takiego do torby z dronem, aparatem, czy na przykład do portfela. Taki lokalizator wielkości monety 5-złotowej pozwoli ci zlokalizować każdy wartościowy przedmiot, nawet pieska na przykład. Ja w tym momencie poproszę Jamnika na plan. Zapraszam. Chodź do tu. Dobra, proszę operatora o zrobienie zooma na psa. Mój piesek Tadziu również ma taki lokalizator. Ja tutaj dla wygody prezentacji zdejmę taką odbrożę. On lubi ją bardzo wąchać. Jak też widać na załączonym obrazku, ten AirTag jest odporny na pewne warunki atmosferyczne, bo jest już dosyć zajechany. Bezpieczeństwo, słuchajcie. Jeżeli bierzecie pieska ze sobą w podróż, no to tym bardziej takiego AirTaga, moim zdaniem, możecie mu założyć i monitorować psa. Ja wam w tym momencie nie pokażę mojej dokładnej lokalizacji, ale widać tutaj, że Tadzio jest ze mną. I mogę też sobie odtworzyć dźwięk. Tutaj jest lokalizator Tadzia. Proszę bardzo, odtwórz dźwięk. I też możemy sobie takiego AirTaga znaleźć. AirTag jest w tym miejscu i ta kuleczka pokazuje, gdzie on mniej więcej jest i gdy on się zbliża. W kwestii bezpieczeństwa jest to gadżet, który zawsze zabieram ze sobą w podróż, bo przecież nikt nie chciałby zgubić swojego ukochanego pupila, plecaka, aparatu czy drona. W kwestii bezpieczeństwa i wygody zabieram ze sobą również karabinczyki. One są małe, myślę, że też praktyczne bardzo. Gdy na przykład nie mam wolnej ręki, bo mam jakieś zakupy, czy na przykład czapkę chcę zdjąć i sobie ją przypiąć do plecaka, mogę to zrobić niezwykłą łatwością. Zatem nie wiem, widzę jakiś ładny zachód słońca, coś takiego, a mam ze sobą milion toreb, bo jeszcze nie byłem w hotelu. Przypinam sobie jedną torbę do nerki, aparat sobie przypinam jeszcze gdzieś. Jestem pewien, że ten system sprawdzi wam się przy każdej podróży, nawet takiej mniejszej, do sklepu, gdzieś tutaj obok domu i że docenicie komfort wolnych rąk, po prostu. Czekam na wasze podróżne niezbędniki w komentarzach, napiszcie i dajcie znać, bo ciekawi mnie, jakie jest wasze spojrzenie, wasza perspektywa na ten temat. Tymczasem bardzo dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, do widzenia.